Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj przepiękny dzień, aczkolwiek trochę wietrzny, jest październik. Mamy naprawdę ładną polską, taką złotą jesień. Będziemy latali FPV. Będziemy latali z Hero 9, co ciekawe. Jest dosyć ciężka, masywna i duża. Działa nieco jak żagiel i jak boja też, czyli nie dość, że balast, to jeszcze powierzchnia. Ale zrobimy sobie porównanie pola widzenia. Zobaczymy, które pole widzenia może być najlepsze. Będę latał w 4K w 25 klatkach na sekundę i sprawdzimy Super View, następnie Wide, czyli W, linear plus Horizon Leveling, czyli stabilizacja poziomu, plus do tego Narrow. Zrobimy krótkich parę lotów, takich minutowych, dwuminutowych i zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj jest, oprócz tego, że jest wietrznie, to naprawdę fajne warunki do latania. Część tych małych krzaczków ma taką specyfikę, że już straciło liście, więc ich nie widać, szczególnie w goglach, bo wiadomo, że jakość w GoPro jest znacznie lepsza, ale myślę, że będzie kupę zabawy. Zatem ruszajmy. Ta Super View jest dosyć mocno zakrzywionym obrazem faktycznie. Tutaj mam tryb jaki? W tej chwili jest tryb dobry. Można ruszać. Horizon. Lecimy. Teraz sprawdzimy, jak wygląda obraz. Wygląda ok, jest bardzo ładnie dzisiaj. Pięknie się lata, polecimy kawałek w stronę słońca. Znowu mam kłopot albo z anteną kierunkową, albo z VTX-em, bo mam zakłócenia praktycznie już na jakieś 70 metrach. Na szczęście niedługo będą gogle DJI i będzie lepiej. Fajnie, poproszę tu. Ciężki jest. Tu ładnie wygląda. Wracamy. Słabo widać. Ale się bardzo przyjemnie lata. V, 15,2. Dobra, spróbujmy teraz cień swój znaleźć. Są zakłócenia bardzo duże. Spróbuję zamienić za chwilę anteny. Zobaczymy, czy to ma sens akurat. Okay. Szału nie ma, niestety. Zmieniłem anteny. Nie wiem, czy kanał byłby jakiś lepszy. Zobaczymy, czy jestem w stanie uzyskać jakąś konkretną wizję w goglach, czy jest nadal tak biednie, jak było.
Mam wrażenie, że mogłoby być troszeczkę lepiej. Nie mam zakłóceń. Tak, jest lepiej. Teraz są zakłócenia. Lecimy pod słońce w takim razie. Polecimy sobie tam. Jest bardzo fajnie. Dużo lepsza jest wizja, ale się cieszę. Wygląda to wreszcie lepiej. V zostało. Troszeczkę przyspieszę, nie to, że bardzo, ale chciałem zobaczyć, jak te choineczki wyglądają z tej strony. Z tej strony wyglądają bardzo przyzwoicie. Zobaczmy w takim razie, jak sytuacja ma się tu. Tu ma się też dobrze. Przeleciałem nad jakimiś ludźmi, trochę się zdziwiłem. Oni chyba też się zdziwili, co? W ostatniej chwili ich zobaczyłem. Będziemy powolutku wracali. Polecimy jeszcze sobie w stronę drogi. Będziemy lądowali. Tak jest. Poszło całkiem nieźle. Bardzo przyzwoicie. Może nie ma szału, ale jest dobrze. W zrobiony, teraz będzie Elka. Poszło nieźle, 4 minuty lotu, było całkiem przyzwoicie. Na ogół wygląda w ten sposób w całej okazałości. Czyli mamy Hero 9, która jest ciężka jak byk. Oczywiście mocowanie z metodą ciotki Bronki, bo nie mam mocowania na dzisiaj profesjonalnego. Latam łagodnie, kamerka jest ledwie co odkrzywiona do góry, czyli nie jest to duży kąt, staram się latać łagodnie. No i śmigła dałem nowe, mały pakiet to był akurat ten Lollipop nowa, kabel, przewód od VTX-u też nowy. Tyle chyba, żaden szał tak naprawdę, ale fajnie lata, naprawdę super. Także teraz mamy Narrow i to jest chyba do portretów jedna z fajniejszych opcji, jeżeli chodzi o możliwości pokazania, nie? GoPro już nagrywa, trzeci lot, liniówka w tej chwili i to Elka jest bez plusa. Tak, bez plusa. Ruszamy w takim razie. Lot numer 3.
wyszło fajnie, nie? Wznieśmy się ponad to drzewo. No stąd wygląda to zacnie. Wracamy sobie tu. Teraz drzewa mi trochę zasłoniły sygnał, był słabszy. Fajnie to wygląda, możemy polecieć teraz tutaj. Leniuś? Cześć, to ty? Co tam u ciebie? Na razie nie mamy żadnych przeszkód i nie wieje, co ciekawe. Ale jest ciężki ten dron razem z GoPro. Dobra, zobaczmy jaką on ma moc teraz. Czy jestem w stanie nad lasem przelecieć? Jestem. Dobrze, tutaj nie ogarnąłem jeszcze tego, jaki on ma power przy... Mniej więcej taki ma power. Bardzo dobrze się nim leci. W GoPro to wygląda w ogóle inaczej, z tego względu, że nie ma tych wszystkich zakłóceń i lepiej widać gałązki. Tu praktycznie nie widzę gołych drzew. Wow, to drzewo jest całkiem niezłe. Tu zdaje się, że coś jedzie. Tak. Tak, jedzie coś. Okej. Wow, 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 wow. 14,8. Tak. Zawróćmy sobie tu i chciałbym jeszcze polecieć w naszą stronę. Dobrze poszło. No i końcowa rundka. Słońce jest pięknie i nisko. Fantastycznie o tej porze świeci. Lata się rewelacyjnie. Wystarczy. To, co chciałem teraz pokazać, czy łatwo jest zorientować się, które śmigła, jak są założone? Nazgul ma tak, że przednie na zewnątrz podaje. Dość łatwo, jeżeli ktoś oczywiście o tym wie. To, co można zrobić, żeby przekonać się, zanim się pojedzie na spot, nawet w mieszkaniu, tylko trzeba trochę uważać, żeby nie przesadzić. Ale to, co można zrobić, oczywiście, to jest taka sytuacja. Najpierw włączymy radio. Przełączymy sobie go w tryb Horizon. Dobra. I można zorientować się po tym, jak on mieli. Czy on mieli dobrze? Dobra, zobaczmy teraz. Gładziutko pracuje. Nie ma żadnego zgrzytania. Bardzo delikatnie można go podnieść. Widać, że działa. Nie? I to jest to.
A nawet w mieszkaniu można sobie to sprawdzić. LK plus, tak? Czyli stabilizacja w poziomie. Lecimy pod słońce. Zakres dynamiczny tej kamerki KDX jest niestety słaby. Kto ogląda w GoPro, ten jest szczęśliwy, ale ja latam w ogóle na innej jakości. Telewizja lata 70. Trzeba być czujnym i uważać na co na krzaczki. Gdzie jakieś auto, chciałem namierzyć to auto. Nie widzę, jest. Ale dość daleko. Dobra, my objedziemy to drzewko i wracamy. Super. Dobra, zrobimy sobie tutaj taki jesienny klimat. Może być. Rewelacja. 14,8, nie za dużo mamy. Wow. Teraz fajnie. Fantastycznie i wracamy tu. Znieśmy się trochę nad las. Tu mogę mieć zakłócenie, ale nie szkodzi. Pięknie to wygląda teraz. Tak zwany cruising, ale pięciocalówka jest dużo lepsza, jeżeli chodzi o sterowanie, niż Cineloop. Nie jestem mistrzem sterowania, bo robię dużo chaotycznych ruchów. Ale mimo wszystko widzę, że jest naprawdę fajnie. 14,8. Teraz śnieży mi obraz, ale ogarniamy. Oczywiście nie widać krzaczków i drzewek. Zobaczmy za to, jak my wyglądamy. Wyglądamy w miarę fajnie. Trochę przyspieszę tu na skraju. Świetnie. Będziemy powolutku wracać. Nie wiem, czy to jest największa prędkość. Wydaje mi się, że tak. 14,3 to jest bardzo dobra prędkość. Spróbujmy przyspidować. Wydaje mi się, że taka jest największa, jaką można osiągnąć. Dobra. Wracamy. Mamy 14 V. Wystarczy. Świetnie się lata. Wystarczy. Na ogół wygląda w ten sposób w całej okazałości. Czyli mamy Hero 9, która jest ciężka jak byk. Oczywiście mocowanie z metodą ciotki Bronki, bo nie mam mocowania na dzisiaj profesjonalnego. Latam łagodnie, kamerka jest ledwie co odkrzywiona do góry, czyli nie jest to duży kąt. Staram się latać łagodnie. No i śmigła dałem nowe, mały pakiet to był akurat ten. Lollipop nowa, kabel przewód od VTX-u też nowy. Tyle chyba, żaden szał tak naprawdę. Ale fajnie lata, naprawdę super. Także teraz mamy Narrow i to jest chyba do portretów jedna z fajniejszych opcji, jeżeli chodzi o możliwości pokazania, nie? Ruszamy w drogę.
Bateria jeszcze je trzyma też. W goglach. Go. Noro. Coś dużego jechało, jakiś pojazd. Przegapiłem, kurczę, bo mogłem go pogonić trochę. Ale już teraz za późno, nie zebrałem się. Już kończy. Teraz bym chciał zakręcić przed tym drzewkiem. Mamy ten pakiet mniejszej pojemności. Dlatego nie będziemy tak bardzo szaleli. Łagodne jednak loty. Tak, to mi się chciałem pokazać. Wersję FPV. Pięknie. Bardzo ładnie. Dziewięć. Polecimy sobie za to drzewko. Mam końcówkę mocy. Tu nie ma dużo mocy. To drzewo jest chyba najładniejsze, nie? Tak mi się wydaje. Chyba tak. Co prawda jest to wąskie pole widzenia, ale trudno. Postaram się w miarę łagodnie polecieć. Słyszę, że coś nadjeżdża. Ta droga też fajnie wygląda, taka jesienna. Rewelacyjna jest. Wow. A powiem tak, nie było widać przez chwilę tych drzew. 14.1, wracamy. Staram się lecieć łagodnie. Ale jest mała pojemność aku. Trzeba zamówić jeszcze 3 i drugą ładowarkę może. Teraz nic nie widzę. To jest też super krzaczek. Wracamy. Cieszę się, bo trochę odzyskałem wiary w siebie. Dzisiaj przede wszystkim nie wiało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz i drugi powód do tego, żeby się czuć dobrze, to jest fakt, że lepszy mam widok, jeżeli chodzi o VTX. No i trzeci na pewno to jest fakt, że lepiej mi idzie. Już chyba wszystko, co sobie założyłem. Ciągle były jakieś trudności obiektywne, bardziej lub mniej. Dobra, 13.8 to już jest zdecydowanie za wolno, za mało. Ląduję. No i teraz pytanie, gdzie jest skład? Ojojoj, nie widać go. Troszeczkę dalej było. Muszę posłuchać. Ale numer. Lądowałem trochę dalej, gdzieś tu. Muszę posłuchać. Słychać go delikatnie, jak kręci. Jest gdzieś tutaj. Musiałem wylądować dalej, bo już mi się akumulator kończył. Chyba gdzieś tu. Zaraz go znajdę. Tak, słuchajcie, kręci. Tu? Jest. Tak to wygląda, nie? Dobra, a teraz co się stanie? GoPro nagrywa. No i super, i o to chodzi. Bardzo dobrze, Noro. Teraz rozbroimy go i możemy się pobawić. Mamy już drugą akcję i będziemy testowali pole widzenia w innym wydaniu, a mianowicie z poziomu gruntu, nie z powietrza. Świetnie sobie daje radę. Samochód jeździ po prostu genialnie.
Nie wiem, czemu tak mocno dociskam. Świetnie. Ulala. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Wystarczy tego. Było kilka spektakularnych katastrof. Na razie nikt nie ucierpiał i nic nie ucierpiało jakoś specjalnie. I dzięki za oglądanie, słuchajcie, dzięki za lajki i za wasze komentarze. Mam nadzieję, że tym materiałem przybliżyłem wam te możliwości, jeżeli chodzi o pole widzenia. To faktycznie robi dużą różnicę, jeżeli chodzi o wybór takich podstawowych właśnie parametrów jak digital lens, czyli właściwie ogniskowa czy pole widzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! Aha, byłbym zapomniał. Jak pamiętacie, zawsze pod swoimi filmami daję wam prezent w postaci warsztatu online'owego, darmowego oczywiście. Jest to warsztat pod tytułem Filmujemy dronem i zachęcam was do skorzystania. Myślę, że te treści są cenne. On jest cały czas za free. Myślę, że warto korzystać, przynajmniej jak na razie będzie za free. Także do dzieła. Cześć!